Nic mu to nie daje, jest w piekle. Znamy mnóstwo ludzi, którzy mówią, wierzę w Boga i są w swoim osobistym piekle. Grzechów ciężkich, nałogów, rozwalonych i zniszczonych relacji małżeńskich i rodzinnych, zapieklonych uczuć, nienawiści, zemsty, odwetu, gniewu, nieprzebaczenia. Ale zapytasz, czy wierzysz w Boga? Wierzę, proszę księdza. To, że ja wierzę, że Bóg jest, nic jeszcze nie zmienia. I można całe życie chodzić do kościoła i żyć w osobistym piekle swojego życia, rozumiesz? Żyć wierząc, że Bóg jest, nie za wiele się zda. Żyć ufając Bogu, wierzyć Bogu, to dopiero zaczyna zmieniać nasze życie.